11 grudnia wspominamy błogosławionego Dawida, mnicha. Dawid z Chimerot urodził się we Florencji około 1100 roku, studiował w Paryżu. W 1130 roku wstąpił do cystersów w Clairvaux i został tam mnichem. Założyciel tego opactwa, święty Bernard, początkowo nie chciał go specjalnie obciążać obowiązkami ze względu na jego słabe zdrowie. Jednak po wizji Dawida, która przepowiadała, że aktywność go uzdrowi, w 1134 roku został wysłany wraz z innymi braćmi, by w niemieckim paśmie górskim Eiffel zamieszkać w nowo utworzonym opactwie Chimerot. Przeżył tam 45 lat. Już za życia słynne były jego cuda i przeżycia mistyczne. Dlatego nie budzi zdziwienia to, że zaraz po śmierci, w 1179 roku, rozpoczął się jego kult. Dawid pochowany został w klasztornym kościele Chimerot. Po kasacie klasztoru w 1802 roku jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Treviru, a później do Belgii. W 1922 roku opactwo powróciło do Chimerot, a 8 lat później sprowadzono tam też szczątki błogosławionego Dawida. Do dziś do jego grobu przybywają pielgrzymki kobiet cierpiących na niepłodność. Uważany jest też za patrona matek. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Dawid wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.